Drodzy, przez wiele tygodni mówiliśmy mówiliśmy o tym, jak jedni wobec drugich powinniśmy postępować. I powiem wam tak, że wracam do tego w moich myślach i chcę, żebyście wy także wracali czy zastanawiali się i kiedy studiujecie Boże słowo prywatnie, kiedy się nad nim pochylacie, abyście Wracali myślami do tego, w jaki sposób powinniśmy się odnosić, traktować. Dlatego, że bez naszej uwagi, bez naszej zmiany w tym kierunku, bez naszego zaangażowania w tym kierunku, niewiele się zmieni. Prawda? Słowo Boże od nas wymaga konkretnej reakcji, konkretnego działania. I też to Słowo pokazuje nam, że człowiek Boży, człowiek wierzący, Musi być, powinien być w tym kierunku zaangażowany. No jeżeli Słowo Boże mówi, zewlekajcie z siebie starego człowieka. Jeśli Słowo Boże mówi, żeby czegoś nie robić, a coś robić, to znaczy, że każdy z nas musi podejmować pewien, pewien wysiłek, pewne staranie, aby tak, a nie inaczej postępować. Poprzednią niedzielę. Rozpocząłem czy mówiłem w oparciu o list Jakuba, że mamy za najwyższą radość poczytywać sobie, gdy przez rozmaite próby i doświadczenia przechodzimy. I słowo Boże nie mówi nam to w tym celu, abyśmy mieli jakieś szczególne zadowolenie, kiedy przechodzimy ucisk, próbę, pokuszenia. Ale Słowo Boże nam pokazuje, że owoc tego, jeżeli przez to przejdziemy w sposób właściwy, owoc jest chwalebny. To umacnia naszą wiarę, to sprawia, że jesteśmy ludźmi, którzy mocno trwają przy Bogu i, i w prawdzie Bożej. I to sprawia też, że też Bóg może nam powierzać więcej, jeśli chodzi o duchowy autorytet a też, jak czytaliśmy, też brat Roman dzielił się w czwartek, że to jest wszystko, później ta wypróbowana wiara, która staje się cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane to wszystko jest ku naszej chlubie i, i chwale i sławie i przez to też Jezus jest uwielbiony. Tak więc, list Jakuba, i chciałbym, jakby nad nim się pochylać przez jakiś czas, List bardzo praktyczny. Tak jak praktyczne było to, aby budować jedni drugich, zachęcać jedni drugich, żeby napominać jedni drugich, to list Jakuba jest takim listem, który jest w tym samym jakby tonie, w, tej, w tym samym kierunku pokazuje na bardzo praktyczne, praktyczne rzeczy. List Jakuba. Jest też pokazuje nam, jaką drogę musi uczynić człowiek: od niewiary do zaufania Chrystusowi. Bo taką drogę pokonał Jakub. Od niewiary, od, od wątpliwości co do osoby Jezusa Chrystusa do zaangażowania się, do pełni ufności. Także kiedy rozpoczyna ten swój list, Jakub, sługa Boga. I Pana Jezusa Chrystusa pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. I później pisze dalej: Za największą radość sobie poczytujcie, gdy przez rozmaite próby przechodzicie. Ale Jakub, pisząc ten, ten list, mówi: nazywa siebie sługą Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że Obok Boga Ojca stawia osobę Jezusa Chrystusa, którego nazywa Panem. To jest bardzo ważna dla nas wskazówka, bo przecież obok Boga nie możesz postawić żadnej innej osoby. Bóg nie może być, czy obok Niego nie możesz nikogo innego, kto nie jest Bogiem, postawić. To znaczy, że wiara Jakuba, tego autora, tego listu, jest wiarą, którą kiedyś w Wieczerniku po zmartwychwstaniu wyraził tak zwany niewierny Tomasz, Pan mój i Bóg mój. To jest to samo wyznanie, to samo objawienie, to samo zrozumienie, które ma, które ma Jakub. List ten możliwe, że jest najwcześniejszym Pismem Nowego Testamentu. Możliwe, bo tutaj jedni datują go między 45 a 50 rok, inni na 60 rok, ale jeżeli byłby napisany koło 45 i troszeczkę powyżej, mógłby być pierwszym takim pismem nowotestamentowym. Żadna z Ewangelii nie została napisana wcześniej, przed niektórymi listami apostolskimi. Ewangelie są troszeczkę późniejsze. I teraz zastanawiamy się, bo ten Jakub mówi o Bogu i mówi o Panu Jezusie Chrystusie. I używając tego słowa, sługa używa greckiego dulos, którego używa też apostoł Paweł, który oznacza i sługę, i niewolnika. Inaczej moglibyśmy to przetłumaczyć Jakub niewolnik Boga i Pana Jezusa Chrystusa. I nie popełnilibyśmy tutaj pomyłki, bo, bo to słowo dulos oznacza i sługę, i niewolnika zarazem. Ale kiedy on o tym pisze, czy kiedy apostoł Paweł o tym pisze, i kiedy ty i ja mówimy, że należymy do Chrystusa, jesteśmy sługami Chrystusa, to właściwie powinniśmy tak samo wyrazić, że sami dobrowolnie oddaliśmy się. W niewolę Chrystusowi. Bo będąc w niewoli, staliśmy się w nim, w Chrystusie, wolnymi ludźmi. Tylko w ten sposób, oddając samych siebie, swoje życie, w niewolę Chrystusowi, zostaliśmy wyzwoleni z naszych grzechów. Zostaliśmy wyzwoleni od władcy tego świata, od szatana. I staliśmy się własnością Boga, wyzwoleńcami, wolnymi, będąc zarazem niewolnikami i sługami Boga. Bo myślę, i tak słowo Boże mówi, między innymi list do kolosan, że każde Boże dziecko jest sługą Chrystusa Jezusa. Pytanie jest teraz: Kim jest ten Jakub, który napisał, napisał ten list? Bo Nowy Testament wymienia czterech Jakubów. I zastanawiamy się, który Jakub mógł napisać ten list. Najbardziej by nam pasowało, gdyby to był jeden z dwunastu. Ale kiedy ten list był pisany? Apostoł Jakub, bo też było dwóch apostołów Jakubów. Jak popatrzycie na listę wymienionych apostołów. To jest dwóch Jakubów, tak samo jak jest dwóch Judaszy. Pamiętacie, jest wspomnianka, że w pewnym momencie wypowiada się Judasz i Ewangelista zaznacza nie iszkariota. Prawda? A więc Jakub, syn Zebedeusza, brat Jana, tak zwani synowie gromu, już w tym czasie, kiedy ten list był pisany, jeżeli on był pisany nawet w 1945 roku, już nie żył. Bo dzieje apostolskie w 12 rozdziale nam mówią, że Jakub, brat Jana, syn Zebedeusza, na rozkaz Heroda został ścięty. A później dalej czytamy w dziejach, w 12 rozdziale i 15 rozdziale, kiedy jest synod, że jest jakiś Jakub, który współprzewodniczy synodowi, że zajmuje bardzo wysokie stanowisko czy pozycję lidera, w Zboże w Jerozolimie. Tak więc ten Jakub, apostoł, syn Zebedeusza, odpada. Jest inny Jakub, syn Alfeusza, ale Mateusz X, rozdział 3, który o nim wspomina, i inni ewangeliści, i, i Marek, i Łukasz, nie, nie widzimy, żeby ten Jakub w jakiś szczególny sposób tutaj się wyróżniał. Jest też Jakub, ojciec Judasza, o którym wspomniałem, czy też Juda, Judy Tadeusza, który tutaj jest wymieniony w Łukaszu 6,16. Natomiast najbardziej tutaj i bibliści się tutaj do tego skłaniają, że tym Jakubem jest nie kto inny jak Jakub, brat pański, brat pana. W Ewangelii Mateusza, 13 rozdziale. I także w innych Ewangeliach, ale w tym 13 rozdziale wymieniona jest rodzina pana Jezusa. I czytamy tutaj tak w 55 wierszu 13, 13 rozdziału. Czytamy tutaj następujące słowa. Czyż nie jest to syn Cieśli, kiedy mówili o Panu Jezusie? Czyż matce Jego nie jest na imię Maria, a bracią Jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? I tutaj mamy wymienionych braci Pana Jezusa według ciała, po imieniu. Czterech braci miał nie wiemy, ile miał sióstr. No tutaj jest, wiecie, że jest pewien taki zgrzyt, bo nie wszyscy uważają, że Jezus miał braci. W ogóle uważają, że Maria nie miała więcej dzieci. I to jest ciekawe, że ona ciągle pozostawała dziewicą, chociaż urodziła Jezusa według ciała. Ale Tutaj czytamy w Ewangeliach i w tej Ewangelii, w Ewangelii Marka 6, 3 czytamy, że Jezus ma braci. Ten, ten sam ewangelista Mateusz w pierwszym rozdziale zaznaczył coś takiego, kiedy mówił o, o Marii, o Józefie. W pierwszym rozdziale w wierszu 22 i 25, a gdy Józef obudził się ze snu, Uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Bo anioł mu wyjaśnił. Bo wiecie, że potajemnie wiedząc, dowiadując się, że Maria jest brzemienna, Józef myślał, że został zdradzony i chciał ją opuścić. Ale anioł pański mówi wyjaśnił mu, to, co poczęło się w łonie Marii, marii dziewicy, jest z Ducha Świętego, z Ducha Bożego. I nie bój się jej przyjąć jako małżonki. I wiersz 25 dalej mówi, a więc nie wzbraniał się jej przyjąć jako żony, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Nie obcował z nią. Chodzi o cielesne obcowanie męża i żony. I tutaj Pismo Święte jest bardzo takie jasne. I przejrzyste. Co jest ciekawe, kiedy mowa jest o braciach Jezusa, to to słowo do odniesieniu, w odniesieniu do braci, o, o których jest mowa, to jest greckie adelfos, które oznacza braci z tego samego łona. No, ktoś powie, ale zaraz, zaraz, Jakub tutaj w tym liście też używa słowa adelfos, adelfoj, w liczbie mnogiej, bo. Mówi o, nazywa braćmi tych, do których pisze. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, Adelfo, gdy rozmaite próby przechodzicie. A więc braćmi są ci, którzy są z jednego łona, ale też braćmi jesteśmy i siostrami jesteśmy my w Jezusie Chrystusie, i to samo słowo jest użyte. To jest piękna rzecz. Dlatego, że w liście do Hebrajczyków w drugim rozdziale wierszu 11 jest napisane, że my wszyscy jesteśmy z jednego ducha: Chrystus i my. Czyli, jakby powiedzieć, z tego Bożego Łona, zrodzeni z Boga, jesteśmy, jest tak jak Chrystus został poczęty, tak każdy staje się Bożym Dzieckiem poprzez Nowonarodzenie. Zrodzony z Boga czy zrodzony z Ducha? I to jest to, to nawiązanie, do, na, nawiązanie do tego. Historyk Eusebiusz który żył na przełomie III i IV wieku. Wyraźnie przypisuje autorstwo tego listu Jakubowi, bratu pańskiemu i identyfikuje go z Jakubem, sprawiedliwym bratem pańskim. Ten Jakub, który jest autorem tego listu, Zatem, w pośród tych czterech wymienionych w Nowym Testamencie, najbardziej właśnie pasuje do Jakuba, brata pańskiego. Moi drodzy, to musiało być ciekawe i to było ciekawe i było szokiem dla całej rodziny Jezusa, kiedy nagle ich brat, najstarszy, mówi, że jest Mesjaszem. No, gdyby w Twojej rodzinie ktoś stał i powiedział nagle, zaczął mówić takie rzeczy. Jest Mesjaszem. Jest synem Bożym, synem Dawida. Dlatego Marek, pisząc o rodzinie w trzecim rozdziale w wierszu 21, kiedy oni pewnego razu szukali Jezusa, pamiętacie, czytamy tak tutaj, a krewni, gdy o tym usłyszeli. Przyszli, aby go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. I to widzimy, że bracia Jezusa, jego rodzeni bracia nie wiemy jak z siostrami, ale o braciach wyraźnie jest powiedziane, że oni w Niego nie wierzyli. W Ewangelii Jana w siódmym rozdziale jest tam wyraźnie napisane, że od pierwszego. Wiersza. A potem chodził Jezus po Galilei, nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić, a było blisko żydowskie święto namiotów. Rzekli więc do niego, bracia jego, odejdź, stąd idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. To wiecie, dlaczego pod krzyżem nie było, oprócz Marii, Matki, nie było ani nawet apostołów, tylko jeden się tam ostał, apostoł Jan. Ale nie było rodziny, nie było braci, nie było sióstr. Oni nie wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. Że Jezus jest tym. Zapowiadanym, zapowiedzianym przez proroków zbawiciele. Popatrzcie, nie ma nic na skróty w Bożym Królestwie. Można być nawet tak blisko, że zaliczać się do najbliższej rodziny pana Jezusa według ciała, ale także oni musieli przejść tą drogę od upamiętania do żywej wiary. Do zaufania Chrystusowi. To dlatego jest tak, że tam pod krzyżem Jezus nie mając nikogo, tylko umiłowanego ucznia, w pewnym momencie w trosce o swoją matkę mówi: To jest Twoja matka. Zaopiekuj się nią, zatrosz się o nią. Więc temu umiłowanemu uczniowi przekazuje troskę o swoją matkę. Ciekawe, że nie mówi do niej wprost matko, mówi niewiasto. Bardzo potoczny język, jaki jest używany też przy innym, kiedy mowa jest o mężu i żonie, to jest to samo słowo, niewiasto. Oto syn twój, oto jest, Dejana mówi, oto, oto jest matka twoja. Moi drodzy, Słowo Boże pod tym względem jest bardzo jasne i, jak widać, wcześniejsi historycy także mieli to samo przekonanie i to, to samo uznawali, że Jezus miał rodzinę. I tak to wynika tutaj z tekstów Bożego Słowa. Inaczej tego nie można oddać. Nie ma tu czegoś mistycznego, tajemniczego. W Ewangelii Łukasza 2.7 jest powiedziane, że Jezus nazwany jest pierworodnym Marii. Pierworodny. To znaczy ten pierwszy, który się urodził w tej w tej rodzinie. Łukasza 2:7 jest o tym wyraźnie powiedziane. Chcemy zidentyfikować tego Jakuba, który jest autorem. I to jest ciekawe, bo ja, może jeszcze wrócę. I porodziła syna swego pierworodnego. I owinęła go w pieluszki. I położyła go w żłobie. Gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Bardzo jasne są tutaj określenia i stwierdzenia. To dopiero później, gdzieś tam w IV wieku i dalej, próbowano to przeakcentować, aby obronić, że Maria po prostu miała tylko Jezusa. I, i tamci to są kuzyni ale słowo greckie jest inne na oznaczenie kuzynów Jezus miał przyrodnich braci pod tym względem przyrodnich bo też jest taka myśl gdzieś tam się pojawia że Józef miał jeszcze był wdowcem i miał z pierwszego małżeństwa dzieci ale Jezus nigdzie Pismo Święte nam o tym nie mówi Jezus Miał przyrodnich braci w tym znaczeniu, że to byli bracia Józefa i Marii. Powiecie, że Jezus według ciała był tylko synem Marii, ale był poczęty z Ducha Bożego, z Ducha Świętego. Dlatego oni są jego, nazwani są przyrodnimi braćmi. Ja mówię, Jakub i rodzina Jezusa jest niesamowitym przykładem tego, że można być tak blisko, tak blisko Zbawiciela, tak blisko Boga, i, i nawet te, te powiązania tutaj nie gwarantują, dopóki nie będzie osobistej wiary, nie gwarantują, że człowiek będzie usprawiedliwiony. I Jakub, i Juda, którego list także mamy w Księgach Nowego Testamentu, Pamiętacie, tam jest takie, jak wymieniane są kobiety. Nie wiem, czy liczyliście to, zastanawialiście się nad tym, ale za każdym razem Maria Magdalena jest wymieniana. Czasami na pierwszym miejscu, właściwie chyba u wszystkich ewangelików, ewangelistów synoptycznych, na pierwszym miejscu Maria Magdalena. Chyba Jan tylko mówi o matce pana Jezusa stała pod krzyżem. Oczywiście, że Maria jest wymieniana, matka pana pod krzyżem. Ale tam później jeszcze pojawia się inna kobieta. Właściwie trzy kobiety, które są, które są wymieniane pod krzyżem. I tam jest, i tam między innymi jest Maria, matka pana Jezusa Chrystusa. Oto Jakub. Pytanie teraz, takie można powiedzieć, byłoby retoryczne. No, jeżeli. Jakub, bracia pańscy, Jakub, Juda, Józef, i ktu, ktu, yy, którzy są wymienieni, i jeszcze jeden i siostry, wszyscy musieli przejść pewną drogę od niewiary do wiary, do wiary, do zaufania Chrystusowi. Wszyscy. Pytanie jest, czy Maria taką drogę musiała pokonać? Ale kiedy czytamy Ewangelistę Łukasza w yy, tej jej modlitwie, która nazywa się Magnifikat, jest wywyższaniem Boga, uwielbianiem Boga, ona wyraźnie mówi tak, Wielbi dusza moja Pana. Bóg jest jej Panem i rozradował się duch mój w Bogu, zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny i święte jest imię Jego. Popatrzcie, Jakub pisze, mówi sługa Boga i pana Jezusa. I Maria także nazywa Boga swoim panem i, i swoim zbawicielem. Oto słowo Boże tutaj wyraźnie mówi, że. Nie ma żadnego innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które mogą być zbawieni, jak tylko imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Jakub przecież mógł tak pięknie rozpocząć ten list od słów: Jakub, brat Jezusa Chrystusa. Razem żeśmy się wychowywali. Mógłby nie, ale nie eksponuje absolutnie swojej osoby. On wie i zna swoje miejsce w szeregu wie, kim jest jego starszy brat i wie, że jest Bogiem i Zbawicielem, i wie, że przez wiarę i zaufanie Jemu może być uratowany. Ale przez całą służbę Jezusa, przez całe. Dorastanie, 30 lat, a później przez 3,5 roku ponad 30, około 33,5 roku Jakub nie wierzy w Jezusa, że jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym. I ja myślę, że było mu bardzo przykro z tego powodu, że przez tak długi czas odrzucał Go jako Pana, jako Boga, jako Zbawiciela. Kiedy Jakub, brat pański i jego kolejni bracia, kiedy oni doświadczyli zbawienia. Kiedy stali się z ludzi niewierzących, nieufających, niepokładających nadziei w Zbawicielu, stali się wyznawcami, zwolennikami, którzy zaufali, że Jezus jest tym obiecanym, wyczekiwanym Mesjaszem. Kiedy to się mogło stać? Jeszcze, pamiętacie, pod krzyżem ich tam nie ma. Oni się wstydzili za Jezusa. Tak jak czytaliśmy u Marka, myśleli, że stracił zmysły. Robili mu pewne wyzwania: chcesz się ujawnić? No to idź na święto, bo wierzyli, że Mesjasz ma się objawić święto tygodni. W pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale. Jest tutaj taki moment, który myślę jest kluczowy, jeśli chodzi o nawrócenie Jakuba i braci Pańskich. Kiedy Paweł pisze ten fragment o zmartwychwstaniu. I zwróćcie uwagę, on oddziela Jakuba tego od Jakubów apostołów. Wyraźnie. Zresztą nie tylko w tym miejscu. I mówi tak, że ukazał się Kefasowi, potem Dwunastu. Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Czyli to był moment, gdzie Jakub doświadcza mocy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, i już nie ma wątpliwości, że Jego brat, że Jezus, który, z którym się razem wychowywali, jest obiecanym Mesjaszem Zbawicielem i jest Jego Panem. I tak pięknie zaczyna Jakub, sługa Boga. I niewolnik sługa Jezusa Chrystusa, którego nazywa. Panem. To słowo Pan pojawia się w drugim rozdziale tego listu, w pierwszym wierszu, w drugim rozdziale, w pierwszym wierszu, gdzie on jeszcze raz go nazywa Panem Kyrios, co oznacza, bo z tym imieniem Kyrios w Septuagincie najczęściej tłumaczone było imię Jahwe. On wie, kim on jest. Drodzy, to nam pokazuje, że. Jakub pokonał pewną drogę, aby mógł zostać zbawionym, a później stał się gorliwym naśladowcą, wyznawcą Jezusa Chrystusa. To jest ciekawe, bo Jakub, ja jeszcze może tutaj jeszcze oni, bo pamiętacie w Lisie do Galacjan w pierwszym rozdziale jest o nim mowa. E ja o tym może przeczytam, żebyśmy to mogli zobaczyć. Jest taka, taka ciekawa, ciekawa właśnie rzecz, że Jakub zyskuje sobie bardzo szybko wielkie poważanie w kościele Jezusa Chrystusa i, i w zborze w Jerozolimie. Dlatego w 15 rozdziale Jakub jest, przemawia Piotr. Przemawia Paweł i Barnaba, jak czytamy 15 rozdział, i na końcu zajmuje głos Jakub. Właśnie ten Jakub, brat pana, który. I w liście do Galacjan, w drugim rozdziale, Paweł tak pisze: Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, bo wyjaśniał apostołom i gronowi apostolskiemu, jaką Ewangelię głosi, Jakub i Kefas, i Jan, którzy są uważani za filary. Podali mniej i barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do Pogan, a oni do obrzezanych. Tu nie jest mowa o Jakubie, jak powiedziałem wcześniej apostole, z grona 12, bo on już nie żył, to jest rok może 48, kiedy ten list jest pisany. I Jakub później zajmuje jedno z pierwszych ważnych miejsc w zboże w Jerozolimie. Tak więc widzimy go, źródła pozabiblijne nazywają go Jakubem Sprawiedliwym, dlatego że w innych źródłach, jak mówię, poza, poza nowotestamentowych jest opisana historia, w jaki sposób Jakub, brat Pana, dokończył swojego biegu. A więc od wątpiącego... Drwiącego w stosunku do osoby Jezusa, nie ma go nawet w tym momencie, kiedy Jezus cierpi. Największe męki. Ale kiedy Jezus mu się objawia, staje się wyznawcą Chrystusa i idzie później już na całość. Ginie w 62 roku po Chrystusie. Właściwie ginie w bardzo okrutny sposób okrutnie jest zabity, w sposób okrutny też doznaje, doznaje cierpienia. Te źródła pozabiblijne mówią, że kiedy chowano Jakuba, jego kolana były jak wielbłąda stopy, czyli on je tak wyklęczał przed Bogiem, że były tak twarde, jak, jak skóra na wielbłądzie. I Dlatego też Jakub w tym liście dużo mówi o modlitwie. On spędzał godziny na modlitwie. Był, miał wielki szacunek nie tylko u Żydów, którzy wyznawali Chrystusa, ale też u Żydów, którzy odrzucali Chrystusa. Ale kiedy wyraźnie zobaczyli, że Jakub opowiada się za Chrystusem, wzięli go na róg świątyni. Niektórzy mówią, że to było to samo miejsce, gdzie diabeł przyprowadził Chrystusa i chciał go zrzucić, i mówi: Skocz, bo aniołom moim rozkazałem, jest? Czy nie czytasz w psalmie? Aniołom moim rozkazałem, aby cię nosili na rękach, skocz! I to samo miejsce został, i tam powiedziano mu: Przeklnij imię Jezusa, wyrzec się, i, że on nie jest tym Mesjaszem. A Jakub powiedział: Absolutnie nie. On jest Mesjaszem, On jest Panem. Wiecie, to dlatego Jakub mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. Jeżeli człowiek wierzy, to znaczy, że idzie całkowicie za wiarą, za swoim przekonaniem i jest gotów oddać życie za swojego Zbawiciela i zepchnięto go ze świątyni, ale nie zginął. I później kamieniami dokończono tego dzieła. I Jakub zginął w ten sposób, brat pana. Drodzy, czy jak mówię, nie ma drogi na skróty. Każdy z nas, każdy człowiek musi sam sobie odpowiedzieć, kim dla niego jest Jezus Chrystus, Jezus z Nazaretu. Kim jest? Pamiętacie Ewangelię Mateusza 16, rozdział Jezus pyta pod Cezarą Filipową, za kogo mnie ludzie uważają. Dzisiaj wielu ludzi jest gotów uznać Go jako proroka, super człowieka, godnego naśladowania, ale odmawiają mu to, że jest Synem Bożym i Bogiem. Wielu odmawia i mówi tak, że są różne drogi do Boga. Ale Jakub tak nie głosił, Nowy Testament tak nie głosi, Piotr tak nie głosił, którzy mówią tak jak Jezus, że nie ma żadnej innej drogi do Ojca jak tylko przez niego. Ja już o tym może wspominałem, ale Dawid Świętej Pamięci Dawid Wilkerson opisuje historię. Jak oto jakiś znany ewangelista był przed telewizorami, przed wieloma widzami. Dziennikarze postawili mu pytanie: Czy uważa, że muzułmanie i Żydzi, którzy nie wierzą w Jezusa, pójdą na zatracenie? Są zgubieni? Że zbawienie jest tylko przez Jezusa? I on wtedy nie zdał egzaminu. Chciał się przypodobać, nie chciał wypaść, może tak w oczach ludzi, że jest takim, wiecie, mówi, że tak, i oczywiście otrzymał oklaski w tym studiu, ale to nie jest Ewangelia. Ewangelia Jezusa Chrystusa, Słowo Boże mówi wyraźnie, że nie ma żadnego innego imienia danego ludziom, przez które mogą być zbawieni. Ale jeżeli Ty i ja uznajemy, że Jezus jest Chrystusem, Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, jest Synem Bożym, przez wiarę w Niego Ty i ja dostępujemy odpuszczenia naszych grzechów, jesteśmy pojednani z Bogiem. Tak więc Jan, Jakub, który pisze ten list, miejmy tą świadomość, tak bibliści tutaj bez ra raczej jakichkolwiek wątpliwości, mówią: To jest brat pana, na pewno żaden z apostołów z tych dwunastki, którzy, którzy chodzili. On napisał ten list. I ten list jest fascynujący, bo jest bardzo praktyczny. I może z czasem będziemy przypominać sobie, bo ja wiem, że go znamy przypominać. Do czego nas Jakub wzywa? On został nazwany sprawiedliwym, bo niesamowicie, jak to nazwać, moralne, czyste życie prowadził. Dlatego mieli szacunek do niego i Żydzi odrzucający Chrystusa. Bardzo mocno trzymał się przepisów prawa, wierząc, ufając oczywiście Chrystusowi. Dlatego to jest tak praktyczne. On, on, Wzywa do konkretnych zachowań i działań. Wręcz cały czas jakby coś nakazuje tym, do których pisze. A jak czytaliśmy, pisze ten swój list do dwunastu pokoleń, które żyją w rozproszeniu, czyli do Żydów, którzy przyjęli Chrystusa, a z powodu prześladowań rozproszyli się w różne miejsca. Może tyle na dzisiaj informacji o autorze i o tym, jaką drogę Jakub musiał pokonać. Nie jest łatwo w rodzinie wierzyć. Nie jest łatwo swoją rodzinę przekonać. Nie, jak się nawracamy, uznajemy Chrystusa i doświadczamy łaski i przebaczenia, i później mówimy rodzinie i wydaje nam się, że nasza rodzina natychmiast zrozumie i się nawróci. Okazuje się, że nie. Jezus tego doświadczał w swoim domu i w swojej rodzinie. Ale dzięki niech będą Bogu, że Bóg daje też i czeka cierpliwie, i daje czas i możliwości, aby człowiek mógł być zbawiony. Chcemy się modlić. Może powstańmy, chcemy się modlić. Boże, tak dziękujemy Ci za prawdę Twojego słowa. I tak modlimy się, aby Twoje Słowo dotykało nas i też dotykało tych, którzy słuchają Twojego Słowa, którym świadczymy o Tobie. Ojcze, tak prosimy Cię o nasze domy, o nasze rodziny, o naszych bliskich, abyś dał łaskę, abyś dał takie możliwości, aby mogli osobiście spotkać się z Tobą, Panie Jezu, aby mogli odpowiedzieć na Twoje wezwanie. Aby przyszli do Ciebie, tak jak Jakub, Jego bracia, bracia Pana Jezusa, przyszli do wiary w Niego. Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę i za Twoją miłość do nas. Bogosław Twemu Słowu, w naszych sercach. Amen. Hallelujah.